Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Logopeda i widzimy się w nowym roku. Niestety wczoraj nie dałem rady wrócić filmu, niestety też nie byłem na Sylwestrze, leżałem w łóżku cały dzień, niestety, czasami tak się dzieje. Ale dzisiaj jak Ali, bo widziałem, że chcieliście i zagramy sobie w Silverze, więc Silverze, czy możecie już napisać w komentarzu, że poziom wzrósł, iż to nie jest moja liga, bo należy do brązu. A zagramy Akali, bo widziałem, że prosiliście, kompletnie nie wiem, jak się ta Akali powinna grać. Więc zagraliśmy ją sobie pod Tandera. Dobra, dwa kuci rzuciłem z autoatakiem, to ci starczy. Musiałem Dragon Shielda kupić, bo widzę, że jest szatan na topie. A wiadomo, Akali nie masz tak, aż tak silnego. I raczej na mele czempiona jeszcze da radę, ale na ręcz to nie ma szans żadnej. Znaczy jest szansa, ale. No. Nie mam jak zbliżyć dystansu do tego teamu, jedynie mam W. Rodzimy z tym Akali, bo jestem ciekawy, jak będzie działać. Oj, mogę cycki teraz dać, bo ostatnio nie było Ari, no to teraz Akali jest, to mogę dać znowu. Tym widziałem, że jeszcze waj chcieliście, o, to mogę takie miniaturki porobić. No, Teemo jakoś nie gra super agresywnie. A wezmę W, się zawsze przydaje te W. Tam widzę, że minion niestety. On ma kleptomancję jeszcze, nie? Ten szatan właśnie, dlatego no, nie chcę mu dawać kasy darmowej. Po co? Jak chcę puszować, to zginie, bo mamy Lee Sin, ja mam tutaj zawsze jakiś. Co zdasz do przodu, nie? Raczej teleportacji, to można przez ściany przechodzić. Super sprawa. Też nie wiem, gdzie to ma Kali, ale z tego co mnie to właśnie bardziej na topie grają. No ma fajny sustain, ma z tych spelków. Idzie Lee Sin. Nie wiem, czy ci poziom potrzebował. Idzie tak od tylca w ogóle. Możemy go zabić spokojnie. A jakby trafił Q. No dobra, flesza mu spalił. Trochę HP straciłem, ale baitowałem, nie? Akali można mimo wszystko baitować. No widzę, że Teemo ma klepto, ziomek. Teraz mu nakupiłem do tyłka. Jest szansa, że jakoś ten minion tu przeczekał z nimi? Jest. Żeby sobie zatrzymać linię przed wieżą. Chociaż ten minion tak. Nie wyszedł z szeregu. No to brawa dla niego. Niestety botlane nam umarł, a tam jest Jinx. Jinx Janna też wkurzająca linia. Strasznie odrężują, nie dają podejść do siebie. No to tyle jeśli chodzi o moją farmę super. Jak on teraz nie ma flesza, to może tu przyjdzie, nie? Dobra, przynajmniej farmie ładnie, jestem się dumny. Ja muszę zaatakować, nie? Ku tego nie triggeruje. Nie mam w sumie dobra tego topa, to jest taki. No tylko, że potem trochę odstaję, na początku daję radę, ziomeczek. Jest inny na bocie, świetnie, nie mam Shivankę, więc w dżungli, na gdzie jest Joshua. Myślałem, że nie dobiję, ale widzę, że sporo bije ten basic po tym. Nie pamiętam, jak to działało, bo ona miała zmiany, że chyba Q, że R-ka Q nie ściąga. Nie, E chyba nie ściąga Q, zaraz to zobaczę. A to było chyba z 5 lat temu, więc mnie nie widzicie, że tego nie pamiętam. No, E nie ściąga. Kiedyś te takie kręciołki ostrza to E ściągało. A teraz chyba tylko auto-atak. Albo R-ka jeszcze, zobaczymy zaraz. Nie pamiętam, po prostu za śmierć zapomniałem, jakby co. Jango nie ma co pokłować moim zdaniem. Wrócimy do bazy, kupimy sobie może jakieś rezisty i będzie po Teemoszku. Jeśli on mnie pushuje i ja dalej mam przewagę w farmie, to coś robi nie tak, Teemo. Nie wiem, czy już wrócić? Nie, chyba nie ma potrzeby. Warda sobie tak tutaj dam, żeby się nie marnował już cooldown. No dalej flesza nie ma, więc poczekam tego Lee Sina, bo będę szóstka zaraz. Ku niego skurzający ten blind. My Akali pójdziemy raczej pod tego blade'a całego chyba jako pierwszy item. Oj, range'u mi zabrakło. Po tym minionie będę mieć szóstkę. A co jest mocnego w Akali, że on dostaje od razu 3 skoki. A sobie poczekam na wuj, znowu w niego wbiję.
A z tego co widzę, tylko basic'i już ściągają pasywkę. To musiał wyglądać tak, że ja mu rzucam. Teraz jest trochę za duży wave. No nie żyjesz, Timoszkę, na pewno. A, pamiętam jeszcze co w niej zmienili. Cooldown na skoku jest cholernie większy teraz, chyba ile są 2 sekundy? No. Ona właśnie cholerny ma power spike, bo dostaje 3 skoki naraz od razu jak wciśnie Jarkę, to o tym pamiętajcie. Kiedyś grałem Akai, się przyznałem, to wtedy był noobska postać trochę. To był sezon drugi? Jeden z moich mindów obok Katy zaraz. Znaczy noobska, no... Nie wiem, te Q to wszystko ściągało. Rka ściągała ten stack z Q. Auto-attack oczywiście też i mi się po prostu wbijało i chyba się to rozbije na wieży, ten wave. Dobrze, rozbije się. Lisinkaruje na razie Gierkę, to spoko. No my idziemy w to, to jest chyba najlepsze na nią. A ja buta złożyłem. Dobra, może być coś takiego, jeszcze Warda kupimy. Pytanie, czy chcę teleportować. Nie, bo jak umrę na tym teleporcie, to będzie lipa trochę. Mam flasha jeszcze niby i... Właśnie nie wiem, na co ją grać. Mi się wydaje, że Thunder jest najlepszy jednak, bo ona jest w stanie zadać te obrażenia. Jak tu był jakiś ward na plecach, to bym stepował. Thunder po wyjściu ze stealtha, czyli z naszego W, albo po dashu, czyli raczej RK też do tego zalicza, mamy true damage. Zombie wardy, leczenie za kille potem na spelach, to się fajnie z pasywem jej działa. I bucik i minizonia, o. No, Timoszkę. Nie wiem, co sobie myślę o tym Timoszkę. No i ma szans, no. Kali ma tak chore obrażenia. Nie uciekniecie od niej. On chyba nie teleportował, więc zaraz tu stepuje pewnie. Kurde, i mały cooldowny ma też na te spelki. Can you report Timo for troll pick? No tepnę, bo tam chyba sobie z nią poradzą. Jest z 4 na 1, więc... Ja jeszcze zobaczę, czym da się przez ścianę przechodzić. Przez cienkie ściany się chyba, to jestem bardziej niż pewny. To jest też nieznajomość niestety postaci, ale to wybaczcie mi. To się da naprawić, Timo wkurzony chyba. Ten blind jest trochę wkurzający, bo ten basic z tego rewolweru mi nie wchodzi. Ona to też resisty chyba dostaje, ta Akali, jak jest w tym mleczku swoim takim. To nie był najlepszy trade na świecie, ale fajne jest to, że sobie to wyleczę, tak czy siak. Na pasywce, patrzcie jak się leczy. Do tego jeszcze potem będzie Gunblade. To ładny będzie ten healing. Tu jest grip, z tego co wiadomo, to mogę tego tak podejść, jak go widzę. Wtedy nam się jakoś atak wydłuży. O kurde. Nie, tutaj nie ma jakby co, halo. Dobra, muszę sfreshować. Dobra, flash za flash, to się opłacało. No nie, nie ma się co tradeować na śwanką tyle, bo jeszcze LeBlanc tu idzie, to jest klon chyba, nie? Albo prawdziwa pani LeBlanc to jest? Tak, to jest chyba pani prawdziwa LeBlanc. No klon się tak długo nie trzymał. I nie wiem, czy klon ma ten meteor nad sobą, chyba nie ma. A idę na bota teraz, bo oni chcą wieżę zrobić. Jakie obrażenka. Nie ma chyba sensu, nie? Ja troszkę jest do przodu. Problem jest taki, że mi się strasznie dużo minionów zmarnuje teraz na topie. Nie mam na Gunblade'a jeszcze? Przez to? Musiałem do rana sprzedać. Nie no, nie będę czegoś takiego robił. Fajnie ta rana spłynęła, podobało mi się. O, mamy Tristanę, ona też ma 3 kilki. Miała healka, mogła go uleczyć. Ale kurczę, jaki chudy skok na tej stanie, ten metrowy. Takie 2 metry bym powiedział. A, Yasuo 0-3. No jasne, to jest też żadna minowość. O Jezus, tak serio mało bije w te miniony. Tego też nie dobiję. Grzybsona mogę uderzyć. To jest chyba 10 golda tylko za Grzybsona.
Mam pierwszego tureta na tej Jinx. Zobaczymy, czy Silvery będą grupować się jakoś, a czy grupować. I na te jedynki teraz będą robić. Joshua widzę, że w swoim żywiole jest, ale to jest normalka. Sphere spikował go. I leci ziomek do przodu. On sfidowany, ale blank to też nie jest nic ciekawego. A idzie w ten sam build co ja. Ja bym pochodził po mapie teraz najchętniej, ale no nie jestem w stanie chyba tej LeBlanc zabić. Albo jestem? No miniona. Dobra, tak to można zrobić. Zabił mnie ten turę, bo to był chyba już nastakowany na 3 strzały. A zanim jest Shadow, więc na pewno się opłacało. Report Teemo, no super. Bo to wina Teemo jest. Dobra, cofamy. Albo wrócę piechotą nawet. No, trzeba wrócić piechotą. Gdzie ty idziesz, Yasuo? Na Teemo idziesz. No tak, no. Najsilniejsze ogniwo trzeba u nich ten zbić. Oni tam feedują na tym topie. On tu grzyby ma w tym krzaku, więc się poruszamy tak. Proszę, Yasuo, zabijesz go. Dobra, ja już tam nie chcę nadlecieć. Niech się wykaże, ziomek. Brawo. Problem jest taki, że Jinx tam na bocie teraz zabiła. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo Yasuo znowu będzie golda dawać. Nie fajna taka, ale się nie spodziewałem, że ona ma tak małe te cooldowny aż na tych spelkach. Idę, bo ja na gambledzie mam chory z power spike. Teraz patrzcie, działa nam ta pasywka, się liczymy ze speli. Działa nam nasz pasyw i działa jeszcze pasywka z gambleda, czyli się chore obrażenia leczymy tak naprawdę. Tylko nie wiem, co od razu teraz robić jako drugie. Ta Zania byłaby fajna, liczby też byłby spoko. Powiedzmy, że cooldowny pociśniemy. Chociaż ona nie potrzebuje z tego, co mi się wydaje, tych cooldownów. Ale muszę iść pod AP, bo jestem jedynym AP sourcem w tej drużynie. No, ta Jinx widzę, że ogarnia. Nie, możliwe, że jakiś smurfik to jest. Nie zdziwiłbym się. W Silverze? Znaczy, wiedzą, że chodzić trzeba po mapie, to mnie już dziwi. Muszę w nią wbić jeszcze, ale no. Dwa dasze miałem, to mogłem w sumie. Ej, Inferna wstaje, robimy to, no. No dobrze, tam Tristana patrzy. No i spuszuje tego topa, mały szatan. Ta wieża ma full HP, więc może przeżyje. O, zhookował. Czemu nie ultował Yasuo? Miał hook? Podczas hooku można ultować? Nie no, idę po tego smoka, nie ma bata. Po tego pinka wpadałoby zwrócić. Jaki ma level Shyvana? Masz przewagę, Lee Sin, masz Q swoje, więc... Nie wiem, że tego nie dobijesz. Nie, chyba uncontested na Teemo schodzi, ale będzie spóźniony. A tego nie przeżyje chyba. Leczenie! Psurska Teemo. Fuck, serio, ostatni stack mi pobił. A na grzybie umarłem, albo na czym nie. Darta mi sprzedał toxic shota. No leczyłem jak się mogłem, ale chyba pasywka mi jeszcze nie piła, boś mnie sam mnie gambit mi uleczył. Więc ja bym tu merce złożył w tej grze bardzo chętnie. Bo slowy są cholernie u nich. Tu już maskę złożył Teemoszkę, więc zaraz będzie po rezistach jeździć. Chociaż tak, Kani masz 43 rezisty, no muszę pamiętać, że to jest ta magiczna rzecz, o której wam ostatnio uczyłem was. Że postacie w Lidze Legend... Jaka jest różnica pomiędzy postaciami dystansowymi, a do walki wręcz. Nie wiem, że mają po 20 statystyk plus na przykład. Taka Kali fajna postać wręcz, nie? Znaczy, no wiecie, o co mi chodzi, to jest takie głupie myślenie, raczej no, to jest takie, no... Jakby to mam powiedzieć, no to jest niby postać wręcz, więc on dostaje te statystyki, ale co powinno wyróżnić postać wręcz, że ma problemy z dojściem do przeciwnika. Powiedzcie takiej Akali, która ma 3 dasze, że ma problem z dojściem do przeciwnika, albo takiej Katarinie, która ma teleport. Ona tu jest sama? Jest sama. No prawie ci wyszło. No z chyba najlepsze combo, jakie można zrobić. O, Janna! Nie wiem, czy czy co? A ja sobie poczekam na ten twój skoczek. O Jezus, jeszcze Teemoszkę. Nie, to jakbym tego slowka nie dostał, to możemy sfeszował, ale ten slowek Teemo to już... To jest Shyvana, ale robi tego w ogóle ziomek. Ej, ja idę. Tak, miał sobie to ukleć. Boże, nie! Dobra, zabił.
Kto to wziął? Oni to wzięli, dobra, nie mogę tego podnieść. Ale Blank sobie to weźmie. Nie widziałem i tam, to mogłem mu przeszkodzić, nie mogłem. Się wyminialiśmy z tym Lee Sinem. No, ten se stratem i grzybami. No jest problem, bo oni... Nie no, w sumie mają mocny, dużo mają tych magicznych obrażeń. Może Rzuczuła się sfiduje, ale widzę, że pierwszy item ma. Ja myślę, że mogę w nią bić. No i do tego, nie? Tak, tak, i nie mamy tutaj. Pojawiam się i zniknę. No to raczej nie jest mu, skoro ona tak nie ogarnie, że mam takie obrażenie, żeby ją zabić. Timu już nie zabiję, nie mam pasywki z Gunblade'a. A mogę trapa zrobić. Jak tu będzie Shyvana, to się mogę wypieprzyć. Zobaczymy, co ten Timo zrobi. Nie, chce grzyb na grzyb on grzyb zrobić, chce chyba. No, nie musiałem nawet skakać. Szkoda tych daszów marnować. One oczywiście nam za kile się resetują. Resetują. Ale trzeba uważać. Teraz nikt pewnie na topa pójdzie, bo chce wierzę tą bardzo. A patrzcie, ile czasu nam nie marnują teraz. Chyba zrobię tą wieżę, mam sporo AD. No i nawet fajny webkill ma z tego. Bo to strasznie mały cooldown ma. Tepek jakiś? Ja bym sobie wrócił do bazy najchętniej. Mam na całą zonie. Teraz mogę agresywnie grać, jak mam zonie. A grube palce, wybaczcie. Nie wiem jak, ale wyłączyłem nagrywanie. Jak ktoś wie, jak to można napisać w komentarzu. Nie mam pojęcia jak. Ale z tego, co patrzyłem teraz na szybko, to wieżę skończyłem i wróciłem do bazy, więc to samo się stało. Znaczy, dużo was nie straciliście. Na serio, nie wiem, jak to wyłączyłem. Magia grubych paluszków. No, powinienem czerwonym kupić. Upgrade czerwony, jak się chce tak bawić. Nie mogę iść na splita, nie będą musieli do mnie dwóch wysłać. Solo na pewno mi ktoś nie potyra. Ta żana to widzę, że to jest taki YOLO player. Co oni robią? Niech tą Janę gonią. O, jakieś 1000 tornet. O, jestem niewidzialny teraz. O Jezu. Zagrania roku. O, flasze jakieś tam poszły. O, tu skrzywane. No, jest do porobienia, bo tam nasza drużyna jak powinna zamknąć teraz. Gdzie on ją wyrzucił? A dobra, jakieś Yasuo robi tripla killa, nie wiem co się stało, teamfight silverów. Ja robię chore obrażenie. Naprawdę. Znaczy te leczenie jest takie mocne, co to było teraz ten basic na wieży? Jestem w stanie naprawdę snakować, jakby się tu jeszcze jakąś maseczkę i złożyło to na jakieś resisty. Naprawdę może fajne obrażenia tankować. Jest drugi Infernal, chodź tam, Lee Sin. No nie, wracaj, przecież ja to tankuję, no. Dobra, sam to zrobię. Nie, bo Shyvana pierwsze co zrobię, jak to zejdzie na tego smoka. Więc chodź Joshua, zrobimy to szybko, zanim zesmajtuje. No jak podejdzie, to się na nią rzucę po prostu. Znaczy, no Lee Sin miał lowa, nie? Ale no, przecież wytankowalibyśmy to. Jedynie rakieta Jinx może by to jakoś ukradła. No to postaram skombować się. O, lepszy niż smite to było. Mam nadzieję, że ten nic się tam nie stało. Znaczy nie, jak nagranie jest w Aksionie, to znaczy, że nie skrzaczyło i raczej usłyszycie ten mój piękny głos. Nie, Janna, patrzcie, to jest taki, to jest Silver chyba, jakiś Silver 4 i ona się pyta, co to jest za Bronzelo. No, wiesz, już Silvery, to jednak to jest, coś w tym jest. A co tam, panie sąsiedzie? Brąz dalej, no ja już Silver, to już inna liga w ogóle. Mogę wyzywać teraz od brązów. To jest smutne w sumie, bo jak ktoś siedzi w brązie, to od kogo ma kogoś wyzywać, nie? Wtedy. Tak sobie teraz uświadomiłem. Można zawsze powiedzieć, że plastikowa albo jakaś drewniana dywizja. Ile on resistów w tym dostaje, bo jeszcze mnie to ciekawi. Czy jej to zabrali już w ogóle? Pamiętam, że kiedyś dostała. No, usunęli jej to. Widziałem, że było sporo takich zmian, na którym to mi ominęło te, że resisty i armor zabrali z tego na pewno? No nie ma, no nie wiem, się wydawało, że miała zawsze w tym te resisty, jak wychodziła z tego.
I pamiętam, że drugi nerw to było, że właśnie ten cios z nóżki, taki ten wjazd, taki high kicka i ten cooldown strasznie znęcił, 2 sekundy trzeba czekać. Znaczy teraz nie wiem, mam CDR, ale... Ja nie wiem, żebym chciał pushować. Czy ja mogę wbić, no tam jest ta Janna i ta widzę, że ta Janna umie kliknąć. O, teraz sobie sam przerwałem. Dobra, jestem tak tankowny, że jest w stanie, jestem sam to przytankowy. Ona tak robi, że niby baituje nas i ultem odpycha, no ale traci tego ulta, to jest takie głupie. To nie jest jakaś umiejętność, którą sobie można tak rzucić. On jest taki, że oni mam strasznie, raczej podbije mnie od razu, jak wbije. Blisknę musiał coś hukować, albo właśnie robić takie taktyki teraz, jak oni tutaj. Ja mogę wbić tą Janę, nie ma shielda tyle. Mogę sobie tak uciec. Się uleczę, na wieży się mogę leczyć nawet, co jest ciekawe. Ostatni smok wjechał na rejon. Ta Janna to samo zrobiła 10 sekund wcześniej i pisze. No nie, jesteśmy za bardzo do przodu. Patrzcie, co ja tutaj teraz zrobię, tej Jinx. Nie ma, znikło. Kiedy było fajne, bo nawet by nie musieli się tych basiców rzucać. Nie ma co wchodzić pod wieżę, po prostu wróćmy, ziomeczki. Przez to mogę przeskoczyć, przez to mogę, nie? No, przez to mogę. Można Barona teraz zrobić, o, jeszcze mi dżunglę można ukraść. Co do buildu, teraz liczbę pewnie jakieś i potem zależy. Patrząc na to, że jestem jedynym AP, to raczej bym poszedł full AP i że są dwa infernale, ale myślę, że można ją złożyć też pod takiego tanka, to Makali. Nawet by działała, moim zdaniem. Był taki drugi Swain, tylko że bardziej agresywny. Patrzcie, nie mam nic do HP i mam 1800 HP mam z tyłka złożone. Taka Tristana ma, który ma level mniej. No ma 200 HP, to jest sporo różnicy. 250 nawet. Magia postaci. Do walki wręcz. Kiszę tego teleporta, bo raz teleportowałem w tej gierce, ale ja tak gram. Jak na tym topie już mi przyjdzie grać, to nie robię czegoś takiego, jak patrzę potem u streamerów i innych graczy, że oni tepują, no to nie byle, żeby te tam 3 CS-ki zdobyć nawet. I może to jest mój błąd, no ale dlatego nie lubię topa, bo nie czuję się, żebym dobrze używał tego TP-ka. Ale Yasuo miał chyba 1-4 albo 0-4, już ma 6-4. Tripla zrobił nawet. Mogę przez to coś takiego przeskoczyć na przykład? No tu mogę. To jest fajne, bo jeszcze chwilę potem jesteście niewidzialni. Teraz musimy iść na topa ziomki, żeby to miało sens. A tu mogę przeciąć. Tam chyba Shivanka była. No i chyba zrikalowała po prostu. A myślę, że drużyna nie chce się bawić w puszowanie. Ostatniego inhiba, tylko hard ET. No tak można gierkę sterować, no wiem, no ja tam chciałem iść. Sobie mogę mieć wam tego TP, więc ja tam powinienem pójść tak naprawdę. Ale boję się, że jak pójdę, to mi miną fragi jakieś. Timo jak wjechał, patrzcie go. Chodzą po tych grzybach. Scena dopiero co z... O! Jakieś kombaki teraz robią. Jakieś pokrzan place'y są w ogóle. Co się stało? A laga miałem. To jest prawdziwe. Byłem pewny, że tamto jest prawdziwe. Tylko jeszcze mam zadanie, co mogę zaniować ten jeden atak. Taki. Mieć więcej AP. Dobra, to była Akali. Fajnie, podoba mi się. Nie spodziewałem się, że tak mocny ma te... Na linii. Te leczenie i tak dalej. A chciałem zobaczyć, jakby wyglądała na jakiś inny mele matchup. Jakiś na przykład, nie wiem, Dariusza jakiegoś, może Małka jakąś fiorę. Pewnie w pierdziel dostanie mimo wszystko. Ale podoba mi się. Chcieliście, to macie. Mam nadzieję, że odcinek się uda uratować, że jakoś skleję. Nie, są po prostu dwa nagrania, więc je wrzucę obok siebie, tak. A w tym odcinku to wszystko, zacznę kolejne. Trzymajcie się. Cześć. Sorry, że tak krótko, ale no niestety tak wyszło.